Słowo Pańskie, pierwsza księga Mojżeszowa, siódmy rozdział. Przeczytamy z tego siódmego pierwszy werset. Tylko pierwszy werset z całej bogatej historii, która jest tam opisana. Pierwsza księga Mojżeszowa, siódmy rozdział, pierwszy werset. I rzekł Pan Noemu: wejdź do arki, ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Dlaczego takie słowo dzisiaj, bracia i siostry? To słowo ułożył Bóg na moje serce. I to także wiąże się ze świadectwem. Wiecie dobrze to, jaki czas przeżywaliśmy jako rodzina. Prosiłem SMS-em o modlitwę. Modliliśmy się w niedzielę. Gdy dowiedziałem się o tym, że moja żona ma mieć zabieg amniopunkcji, no, czy człowiek chce, czy nie chce, jakiś strach wdziera się w życie człowieka, gdy jakieś badania wskazują, czy grożą jakimś ryzykiem wad genetycznych dziecka, pojawia się strach. Niepewność. No, amniopunkcja to też jest taki zabieg, który ingeruje w płód w pewnym sensie. Może nie jest aż tak ryzykowny, chociaż wiąże się z ryzykiem i trzeba podpisać pewne oświadczenie, że jest się tego świadomy. Ale pojawia się strach w człowieku. Zresztą cały ten przypadek z mojego życia jest taki, że przy pierwszym badaniu już lekarz coś sygnalizował. Powiedział jednak, że jak będą badania krwi, które wykonamy, no i one jakby nie będą w żaden sposób niepokojące, no to raczej wszystko jest dobrze. I były niepokojące. Były dobre, przepraszam. Były dobre. Modliliśmy się o to, te badania krwi były dobre, ale przy następnym USG znowu jeden z tak zwanych markerów był powodem do tego, że statystycznie, bo to jest program, wyliczył, że jest jakieś ryzyko na wady genetyczne dziecka i pojawia się strach. No i żeby to wykluczyć, to tylko i wyłącznie trzeba dokonać amniopunkcji, czyli pobrać wody płodowe. W tych wodach płodowych jest i moc przecież dziecka, i naskórek. No i wtedy wydzielić jakby tą warstwę, no i zbadać po prostu genetycznie tego nowego człowieka, czy wszystko jest w porządku, czy akurat te zagrożenia są bezpodstawne. No i to jest czas wtedy. Sam zabieg, czas. I pamiętam, że jak usłyszałem o tej amniopunkcji, nie było mnie w domu, bo byłem na wyjeździe służbowym. Wtedy też wysyłałem SMS-y i to z nowej komórki, gdzie nie miałem żadnych kontaktów. Później się okazało, że starą też miałem, ale no człowiek się stresuje, denerwuje. Także jakby nie bezpośrednio może do każdego z Was, ale dziękuję siostrze Beacie, dziękuję Łukaszowi, że tego SMS-a przekazali dalej. Szukałem słowa od Pana. Modliłem się, płakałem, szukałem słowa od Pana. Mówię, wtedy czasami jest taka metoda, i to nie jest dobra metoda, ale na tak zwany chybim trafię w Słowie Bożym, prawda? I mówię, dzieje apostolskie, a gdzie ja mam słowo? Ja mówię, to już w samochodzie mam. No to nie, to na komórce mówię, o. Na komórce. I tam jest taka Biblia internetowa, biblia.deon chyba, tak, .pl. Wpisuje się księgę i wpisuje się rozdział i wtedy się przegląda, wtedy się czyta.
i wpisuje Dzieje Apostolskie i wychodzi Księga Rodzaju. Wpisuje po raz drugi Dzieje Apostolskie, wychodzi Księga Rodzaju. Po raz trzeci wychodzi Księga Rodzaju. I wychodzi właśnie ten rozdział siódmy i ten wers. I wiecie, bracia i siostry, ja wierzę, że to słowo jest do mnie, ale wierzę, że to jest słowo także dla każdego z nas. Bóg powiedział do mnie wyraźnie wtedy: wejdź do arki, ty i cały twój dom. I zacząłem modlić się tymi słowami. Panie, ja wierzę, że w Tobie jesteśmy bezpieczni, że mogę całą moją rodzinę i to dziecko także powierzyć Tobie, Panie. I ja wiem, że w Tobie jesteśmy bezpieczni. Wejdź do arki, ty i cały twój dom. Chcę powiedzieć, że jesteśmy po wynikach. Przede wszystkim, zanim to powiem, dziękuję za modlitwy, dziękuję za wsparcie, za pomoc. Nawet nie wiecie, ile to znaczy i dla mnie, i przed samym Panem Bogiem. Jak Kościół się modli o siebie wzajemnie. I wyniki są dobre, wykluczone to jest wszystkie najpowszechniejsze choroby genetyczne. Także dziękuję Panu Bogu. Dziękuję za to, że mogę jako człowiek i każdy z nas może wejść do cudownej arki. I co to znaczy? Dla kogo właśnie jest ta arka? Zaraz będziemy o tym mówić, ale powiedziałem świadectwo dla zachęty, abyśmy posłuchali jeszcze inne świadectw. I dzisiaj mówię troszeczkę inne, może nabożeństwo, inny ciąg tego nabożeństwa. Poprosiłem też dwie osoby, a może ktoś z Was, one wiedzą, że już mają i muszą powiedzieć. Natomiast może ktoś z Was, bracia i siostry, jeszcze chciałby podzielić się jakimś świadectwem. Jeśli nie, no to zapraszam Felek, niech opowie coś na temat więzienia, bo tą służbę razem, choć ostatnio, że tak powiem, w sensie statystycznym i ilości serca na pewno Felek jest wyżej ode mnie. Ja chciałem się podzielić świadectwem. Nie chodzimy razem z Łukaszem do zakładu, do Krzysztofa. Tak patrząc na te odwiedziny, to pierwszy raz jak zaszedłem z Łukaszem, to zaczęliśmy tak rozmawiać, czy to nie będzie takie naciąganie, wykorzystywanie kościoła według tego, żeby zrobić jakąś paczkę, czy żeby miał z kim porozmawiać. Ale teraz stwierdziłem, żeśmy stwierdzili to, że nie, że jest bardzo zaangażowany w słowo, a ostatnie odwiedziny to już tak naprawdę, bo pastor Czajka jak był, wspominał właśnie o tym, abyśmy nie drażnili jedni drugich, o miłości, o tym wszystkim, że jak mamy coś dla siebie, to byśmy mówili. I pierwsze co, jak zaszedłem do zakładu, przywitałem się z nim i mówię, czy masz jakąś coś, żebym się kupił. On mówi, że tak, nie? To wiecie, kupił sobie tylko, wypisał kawę, słodzik, sól i tam jakieś ciastka. I pierwsze co, to mówi, że ma takie słowo i chciało się ze mną tym podzielić, o tym, o miłości Boże jedni do drugich, szczególnie w zborze, że jak wychodzimy z nabożeństwa, żebyśmy jedni drugich nie obgadywali, a ja mówię, no widzisz, mówię, i to nie jest takie od Ciebie, bo to wszystko Pan Bóg tak błogosławi, bo ja chciałem się podzielić tym, co pastor Czajka mówił, bo był akurat u nas i mówię, to się wszystko tak zazębia jedno z drugim. Jest tak zaangażowany w tym. Nic nie wspomina o wynikach tutaj, bo to wskazywało na to, że tam podejrzewali, że jakiś nowotwór, że zrobili tam ten jeden wynik. Na razie jest spokój, nie chodzi, nie jedzie po lekarza. Nie ma jeszcze wyznaczonego terminu do
powikłań. Kazał za każdym razem, kazał pozdrawiać zbór. To, że twierdzać w miłości. No i powiem teraz jego słowa, tutaj przytoczę. Żebyśmy nie stracali ludzi, z którymi się mijamy. I żebyśmy nie mówili o tych, co w więzieniu siedzą, co siedzą za morderstwo, za zabójstwo. Żebyśmy nie przytaczali tak jak ludzie ze świata, że a niech siedzi, niech gnije, bo on mi zabił tam kogoś bliskiego. Tak, no mówi z perspektywy ludzkiej, to jest ciężko do zrozumienia, ale mówi, jeżeli czyta Słowo Boże, to mówi znowu, wskazówki są inne dla serca, dla rozumu. No i chciałem właśnie powiedzieć to, że przed widzeniem, gdy to nie są niedzielę, ostatnio jak byłem, siedziała młoda kobieta. Ona przyjechała ze Śląska, gdzieś do rodziny. Tak żeśmy się zgadali i mówię, że z tej strony inaczej się patrzy na świat, jak z tamtej strony. Ja akurat byłem krótko, ale byłem. I mówi, no tak, mówi, bo mówi, to siedzi tam, nie ma dużo, 2 czy 3 lata, mówię, a ci co za morderstwo, to tak nie mówi pani, ale mówię, nie pomyślała pani nad tym, a jakby to pani mąż był, a pani ten chłopak właśnie by siedział za zabójstwo i on dla mnie by zabił to, co ja mam na temat tego. Nie, no on tego nie zrobił, mówi pani, bo pani tego nie dotknęło, nie? I jak rozchodziliśmy razem właśnie na widzenie, to powiedziała, że dał mi pan do myślenia. I wtedy żeśmy się odeszli. Tak samo Krzysztof mówił właśnie, że jak czyta słowo, to mówi, żeby nie tracić ludzi, bo mijamy się z ludźmi na ulicach i bezdomnymi, i biednymi, i takimi, co mają mieszkania, nie mogą sobie w życiu poradzić, żebyśmy ich nie stracali. Żebyśmy mieli w pamięci właśnie tych, co się tutaj bardziej kalę. No i jeszcze raz pozdrowienia. Dzisiaj byłem jak serce słowa, także wybrałem 2 osoby do świadectwa. Powołanie też otrzymała Patrycja. Zapraszam. Ja bardzo się zastanawiam, bo jest sobie później, ale widzę, że to jest teraz ten czas, który chciałam powiedzieć. W moim życiu przez parę miesięcy był bardzo trudny czas, w którym nie dawałam sobie rady, bo bardzo chcę to być. Wiedziałam, że Bóg jest zawsze ze mną. Ale były takie doświadczenia, które po prostu zmieniły bardzo moje myślenie na Boga, na tego wszystkiego, co mnie otacza, w szkole. W pewnym momencie, że po prostu nie miałam to wszystko siły, już powiedziałam, Boże, jeżeli Ty mi pomożesz, jeżeli nie będziesz z tego, to ja nie dałam. Trwało to parę miesięcy i myślałam, że to wszystko już po prostu się nie zmieni. Ten rok w szkole po prostu będzie tylko jakby po prostu ustawiłam wszystko. A w szkole nie jest teraz dobrze, bo i oceny to wszystko jest bardzo ciężko, żeby teraz wszystko poprawić. Ale jest teraz taki czas, w którym po tych wszystkich modlitwach choć Boga Boga, bo tak naprawdę nie miałam nic się, nie miałam się na to, żeby zgodnie z tymi zasobami myślenie, żeby zmienić jakieś sytuacje, co zacząć robić. Nie miałam to wszystko siły, bo miałam siłę, aby zawołać do Boga, by powiedzieć, Boże, jeżeli... O Boże, wiem, że jesteś ze mną i wiem, że tylko Ty możesz to wszystko zmienić, bo masz mi z tego pomóc. Wiele razy się tak mówiłam, ale wiedziałam, że Bóg jest. Choć przez dłuższy czas czułam się bardzo źle i nie wiedziałam, co mam dalej zrobić, to ufałam Bogu i wiedziałam, że coś wszystko zmienia. Od jakiegoś czasu Bóg zaczął to wszystko zmieniać. Dał mi taką radość i taką ufność i pewność, że to wszystko się naprawi, że to wszystko, że nie możemy w tym wszystkim. Powiem szczerze, że teraz również zmieniam.
da. Nie jesteśmy robotami, którzy nie zrobią nic złego, nie powiedzą nic złego. Jesteśmy ludźmi, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy ludźmi, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi. Które mają swojego ojca, który im nas nie zostawi. I za to Bogu z tego serca dziękuję, bo przez te doświadczenia pokazał mi, że jest Bogiem, który naprawdę kocha, który naprawdę nigdy nie zostawi. Nie taki, który człowiek upadnie, zrobi co z tego powiedzą, że go zostawi i nie ma do niego ratunku. On jest Bogiem, wspaniałym Bogiem, który jest niesamowity. Naprawdę pokazuje, jaki naprawdę jest ojciec. Bo tak naprawdę nie znam takiego ojca, który jest tak niesamowity jak Bóg. Dlatego chwałą za to wszystko, jak to zmienia. I ufam, że w szkole wszystko będzie dobrze, że się zmienia. Zresztą już teraz się zmienia. Zaczyna wszystko poprawiać. Dodaję mi tego siły, tej wiary, pewności w twarzy. Wszystko będzie dobrze. Dlatego chwała Bogu za wszystko. I dziękuję za to. Amen. Ktoś się czuje zachęcony do świadectwa? Jeśli nie, to przechodzimy do Słowa Bożego. I rzekł Pan do Noego, wejdź do arki, ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. To jest jeden werset z bardzo bogatej historii. I tą historię każdy z nas zna mniej lub bardziej, bo ona ma też określone szczegóły. I te szczegóły też są czasami kluczowe dla całości. Natomiast jest to bardzo znana historia. Znana historia i można powiedzieć znana nie tylko dla nas, ale jakby dla każdej cywilizacji, dla każdego człowieka, bo w każdej kulturze jest gdzieś tam zapisane, że taka rzecz miała miejsce, że był wielki potop na ziemi. My mamy obraz sytuacji w Słowie Bożym, a więc w Słowie Prawdy i Słowie, które właściwie przekazuje nam tą historię. Ale wyobraźmy sobie właśnie Noego, jego rodzinę, jego miejsce zamieszkania, gdzie wcale tak dużo tej wody nie było, że tak naprawdę ta woda czasami była czymś, czego człowiek bardzo potrzebował. Niektóre tereny nawet i pustynne. I dostaje Noe słowo od Pana, buduj, będzie potop. No jaka wiara, prawda, w człowieku musi się gdzieś wewnętrznie znaleźć, aby słuchać się w takich momentach Pana Boga. Arka to nie było małe coś, to nie było coś, co można było skonstruować w ciągu sekundy, w ciągu chwili, albo nawet tygodnia, ale jednak wymagało to pracy, no i w tej samej wiary z dnia na dzień. Z dnia na dzień. Może były chwile zwątpienia. Może były takie chwile, a po co to wszystko? Tamci się śmieją z tego wszystkiego. No ale jednak Noe żył wiarą. I tak naprawdę bohaterowie Starego Testamentu to najczęściej nie są bohaterowie prawa Bożego. W cudzysłowie powiem oczywiście. To są bohaterowie wiary. I tak jak później czytamy w Nowym Testamencie, oni z wiary podobali się Panu Bogu. I to jest pytanie dla nas. Czy my z tradycji, czy my z nakazów, z przyzwyczajenia, czy jednak z wiary zbliżamy się do Pana Boga? Czy gdy staniemy przed Panem, On powie, ty byłeś człowiekiem jakim? Wierzącym we mnie, ufającym mi, szukającym mnie przez wiarę. Bóg powiedział do mnie to słowo, ale On mówi do każdego z nas. Zobaczmy, sama nazwa, Arka, później była Arka Przymierza, już taki zbitek dwóch słów. I dzisiaj też, bracie i siostro, przyjacielu, mamy Arkę. O wiele bardziej cudowną, o wiele bardziej dostępną, która mało tego już jest skonstruowana, zbudowana dla człowieka. Jest to Arka Nowego Przymierza. Jest to co wydarzyło się na krzyżu Golgoty.
to, co zrobił Pan Jezus Chrystus dla człowieka, że przyszedł na ziemię i oddał swoje życie za grzechy świata, za grzechy i konsekwencje nawet tych grzechów. Napisane jest, że Jego sińcami i ranami jesteśmy uzdrowieni, uleczeni i to ma wymiar oczywiście i duchowy, i często także i fizyczny. On, Pan Jezus, jest naszą nową arką. Arką zbawienia, arką przetrwania. Bóg powiedział po potopie, który zesłał na ziemię, że już czegoś takiego nie będzie na obliczu całej ziemi. Ale inne potopy są dzisiaj, inne niebezpieczeństwa są dzisiaj. A mało tego, wiemy, że kiedyś będzie dzień całkowitego rozliczenia, gdy Pan przyjdzie i skończy się dzień łaski. I jest pytanie, czy wchodzimy do arki, czy jesteśmy w arce, czy jesteśmy w Panu Jezusie Chrystusie. Czy doskonale rozumiemy te przymierze w krwi. Będziemy dzisiaj mieć wieczerzę. I chciałbym, abyśmy takimi kategoriami też myśleli dzisiaj. Że gdy będziemy spożywać wieczerzę, pić wino, jeść chleb, żebyśmy w naszym duchowym życiu chcieli wchodzić w relacje z Panem Jezusem Chrystusem. Wiedzieli też, że to, co uczynił Pan Jezus wtedy i mamy teraz tego pamiątkę, jest dla naszego zbawienia, jest dla naszego bezpieczeństwa, jest dla nas siłą i mocą do rozwiązywania naszych trudności, problemów, okoliczności, które nas dotykają. Tak jak wtedy zaczął padać deszcz i padał bardzo mocno, to była no, pewnie potężna burza w którym nagle napełniła się ziemia wodą. To nie była taka pojedyncza kropelka. Ja wiem, że każdy z nas w swoim życiu przeżywa jakieś burze. Przeżywa. My mamy arkę nowego przymierza. Mamy Pana Jezusa Chrystusa, do którego możemy wejść z Nim być dzięki Jego ofierze, dzięki Jego wspaniałej krwi. Mało tego. Bóg jest dobry. I rzekł Pan do Noego, wejdź. Indywidualnie wejdź do tej arki. Zamkniemy drzwi. Nie powiedział, wejdź z całym swoim domem. I ja wierzę, bracia i siostry, że my, osoby wierzące i nasze modlitwy o naszych bliskich są modlitwami szczególnymi. Bowiem Bóg dał autorytet ojcu, matce, aby modlili się o swoje dzieci, nawet te, które nie są zbawione. I poniekąd te związanie, to jest te związanie duchowe pomiędzy ojcem a dzieckiem. W małżeństwie jest tak samo. Bóg dał pewne takie duchowe związania. Jak ktoś powiedział, że to będzie związek, to jest to związek od Niego. I mamy tu cudowną obietnicę, że możemy stać przed Panem Bogiem i modlić się o naszych bliskich, o nasze małżeństwa, o nasze dzieci. I to jest szczególna moc modlitwy wtedy. Możemy modlić się o obcych ludzi i trzeba i należy. Ale ja wierzę, że tutaj jest pewnego rodzaju związanie, duchowe związanie i ta moc modlitwy, nie wiem jak to nazwać, jest większa. Jest inna. Przede wszystkim podoba się Panu Bogu i przede wszystkim jest zgodna z Bożym prawem. Jeżeli jesteś matką, ojcem dla swoich dzieci, możesz się modlić i powoływać się na swoje ojcostwo, na swoje macierzyństwo przed Panem. Cokolwiek dzieje się u naszych bliskich. Rzekł Pan do Noego, wejdź Ty i cały Twój dom i będziecie bezpieczni. Bowiem ja jestem Panem Bogiem. Ja mogę wszystko. Ja jestem Twoim Królem. Ja jestem Twoim Zbawicielem. Masz moc. Jeżeli modlisz się, masz moc. Mało tego, my jako ludzie wierzący powinniśmy modlić się, aby w tej arce znalazło się jak najwięcej osób.
Noe miał zadanie nie tylko swoją rodzinę, ale wszystkie zwierzęta po parze zabrać do arki. Aby tam było życie. Ja nie wiem, czy tam było wygodnie w tej arce. Ja znam taką firmę, która buduje jachty i te jachty są naprawdę fajne, super i wow, i wygodnie, i doszlifowane, i tak dalej, i tak dalej. Arka pewnie taka nie była. Ona miała być użytkowa, ona miała spełnić swoje zadanie. Nie zawsze tam było wygodnie i przez taki długi okres czasu, gdy padał ten deszcz z nieba, a później gdy opadał następny czas. I nie zawsze jest wygodnie pójść do człowieka na zewnątrz, przeprowadzić go do kościoła i później w kościele go tolerować. Czym więcej ludzi, tym mniej wygody. Ale jednak Noe miał za zadanie wprowadzić wtedy zwierzęta. My mamy za zadanie wprowadzać do tej arki, do przymierza z Panem Jezusem Chrystusem ludzi. Nasze rodziny i ludzi. Wszystkich, których możemy przyprowadzić. Aby byli uratowani, aby mieli odpowiedź na swoje życie. A ci ludzie na zewnątrz, czasami na firmach o Noem, wyglądają strasznie. Zresztą Pan Bóg też mówi wtedy o tych ludziach, że o ich dążenia serca są ustawicznie złe. Non stop. Ale w firmach czasami to nie pokazują, że to sami przestępcy, sami bandyci. Ale tak naprawdę napisane, że ich dążenia serca były złe. Wyobraźmy sobie tych ludzi na zewnątrz. Oto Noe mówi do nich, za chwilę będzie potop. Niełatwo wcale w to aż tak uwierzyć, prawda? Nigdy nie widzieliśmy, nigdy nie słyszeliśmy, nigdy nie przeżyliśmy, nawet może żadna kropelka nie wpadła na nasze czoło czy na nasz policzek. Tak mało przeżywaliśmy tych rzeczy, o których ty mówisz. Naszym zadaniem jest, bracia i siostry, walczyć o każdego człowieka. Nawet o tego, który nie słyszał, nie chce słuchać, nie chce zrozumieć. Ja wierzę, że potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby przebijać mury. Żaden marketing kościelny, żadna wspaniała, nawet najcudowniejsza muzyka, żadne najcudowniejsze kazanie nie przebije muru serca człowieka. Ale wystarczy jedno słowo pochodzące od Ducha Świętego. I może ono uczynić pracę nadludzką, bo Duch Święty jest Bogiem. Tak czasami dużo czasu na Kościół, mówię w sensie globalnym, poświęca na marketing, na to, żeby być podobny, atrakcyjny. A moc Ducha Świętego, taką jaką miał Pan Jezus, Pan Jezus mówił i działo się. Pan Jezus czynił w mocy Ducha Świętego cudowne rzeczy, ale Pan Jezus, i o tym były chyba poprzednie dwa moje kazania, On dotykał się ludzi, dotykał się problemów. On chciał dotykać się ludzi. Pamiętacie te słowa, gdy był trędowaty, przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa, przebił się przez tłum, ryzykował swoje życie, bo mogli go ukamieniować, bo jak to trędowaty może przyjść tam, gdzie są ludzie zdrowi. Ale on zaryzykował, padł przed Panem Jezusem Chrystusem i powiedział, Panie, jeśli chcesz. On wiedział, że Pan Jezus ma moc. Ale nie wiedział, czy będzie chciał go takiego, jakim on był w tamtym momencie. Ale Pan Jezus wziął swoją rękę, nie tylko powiedział, dotknął się tej choroby, dotknął się jego ciała, przy wszystkich, tego skażonego ciała. I powiedział, ja chcę, dlatego, że Pan Jezus był pełen Ducha Świętego. Tak samo z tą kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. Ktoś Cię potępił? Nie, Panie, i ja Ciebie nie potępiam. Ja chcę rozwiązać Twój problem, a nie potępić Cię, zmiażdżyć, przydeptać. Idź i więcej już nie krzycz. Pan Jezus podnosił potępionych, podnosił upadających,
a nie przybija do potępienia, do tego, abyśmy upadali. Ja też upadam w swoim życiu. Ale dziękuję Bogu, że Bóg mnie podnosi. Aby wejść do Arki, trzeba być jak Noe, człowiekiem sprawiedliwym. Ale cudowne przymierze mówi o tym, że Pan Jezus Chrystus wziął grzechy. Stał się przekleństwem, tak nawet jest napisane. Bo przeklęty jest ten, który zaliśnie na drzewie. Stał się przekleństwem, wziął tą obrzydliwość grzechu, zepsucia człowieka. Jego myśli, jego uczynków, konsekwencje, które to wszystko rodzi. I on został przybity z tym wszystkim na krzyżu. Nawet zawołał wtedy: Panie, czemuś mnie opuścił? Bo Bóg Ojciec nie mógł na to patrzeć. Nie mógł patrzeć Święty Bóg na to, że Pan Jezus wziął grzechy całego świata. Nie mógł wtedy popatrzeć na sekundę na swojego Syna, bo widział w Nim grzech. Mój grzech. Mój brud. Ale Pan Jezus zwyciężył. Pan Jezus zmartwychwstał. Pan Jezus to wszystko przybił do krzyża. To jest to przymierze. Gdy jesteśmy w upadku, możemy przyjść i wołać: Panie Boże, upadłem, ale Ty za mnie umarłeś. Podnieś mnie. Jestem w chorobie, mogę wołać: Panie, umarłeś także za tą chorobę, bo Ty stworzyłeś świat, aby tych chorób nie było. Gdy wołamy o innego człowieka, możemy wołać: Panie, ja chcę, aby cały mój dom był zbawiony. Bowiem umarłeś za moje dzieci, za moich synów, za moje córki, za mojego męża, za moją żonę. To jest te przymierze. Cudowne przymierze. My nie musimy budować arki, my mamy tą arkę. I jesteśmy sprawiedliwi przez krew baranka. A jak jesteśmy sprawiedliwi, to zasłona rozdarła się w świątyni na dwoje, jest napisane, i każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, kto jest pod przykryciem świętej krwi, może wejść do miejsca najświętszego. Mało kto mógł wejść do miejsca najświętszego. Raz w roku kapłan, i to na lince, bo często nie wychodził już żywy. Tylko go wyciągali. Bo taka była świętość tego miejsca, tego przybytku. Natomiast dzięki łasce Pana, dzięki krwi Pana Jezusa Chrystusa, każdy z nas, zawsze, codziennie, w każdej chwili, może wejść do miejsca najświętszego. Wejść przez wiarę. Tak jak mówiliśmy, Noe był człowiekiem wiary. Wiary, bo wiara pociągnęła uczynki. On wierzył w słowo Pana Boga. My musimy być ludźmi wiary w każdym momencie. Ta wiara będzie rodzić uczynki. Ale gro sukcesu jest wtedy, kiedy jest w nas wiara. A gdy jesteśmy w arce, jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni, chociaż wokół jest potop. Chociaż wokół dzieją się różne rzeczy. A czasami jest tak, przynajmniej w moim życiu, że ja bym chciał zamykać i otwierać te drzwi, kiedy chcę. Prawda? Wchodzę do arki, o, wtedy jest, jak jest problem, to ja wchodzę. No ale już po problemie, no to ja sobie wyjdę. Ale potop już przecież on cały czas jest na zewnątrz. Jest napisane, że to Pan Bóg zamknął drzwi od arki. Pan Bóg zamyka i otwiera. Noe nie otwierał drzwi wtedy, kiedy był potop. Okno, kiedy już wody opadały, i wypuszczał kruka, a później gołębicę po dwukrotnie. I tak samo jest z naszym życiem. Ta gołębica wypuszczona to też pewien znak.
Ona wróciła za pierwszym razem, później już nie wróciła i już Noe wiedział, że będą mogli już wychodzić, bo on już wysył. Gołębica to znak Ducha Świętego. I to wierzę, jest takie słowo, nie chcę dzisiaj wchodzić w tą głębię tego słowa, bo to już jest inny temat, ale chcę je powiedzieć. Że wtedy, kiedy Pan przyjdzie, kiedy będzie chciał, abyśmy weszli do Jego Królestwa, do nowej ziemi obiecanej, to wierzę, że Pan Bóg ma wielkie pragnienie, aby w każdym z nas była pełnia Ducha Świętego, abyśmy żyli w mocy Ducha Świętego, abyśmy byli znalezieni w obecności Ducha Świętego. Dlaczego? Nawet Słowo Boże mówi, Duch i oblubienica mówią przyjść. Duch Święty i Kościół mówią przyjść. Sam Kościół czasami różnie się zachowuje, ale gdy jest w mocy Ducha Świętego, woła i wzdycha, niech Twoje Królestwo będzie obecne teraz pomiędzy nami, w mocy Twojej. I wtedy, kiedy Ty przyjdziesz, Twoje dzieła, Twoje rzeczy, Twoje zasady, Duchu Święty, nie nasze, ale Twoje, niech będą obecne w nas, w naszych kościołach, teraz. I wtedy, kiedy Ty przyjdziesz, chcemy być znalezieni jako Kościół żywy, jako Kościół, który jest płomienny duchem. Jako ja, który jestem żywy w Panu. Tym, bracia i siostry, chciałem się z Wami podzielić. Wierzę, że ten obraz Arki pozwoli nam też zrozumieć za chwilę tą pamiątkę głębiej. Ale też pozwoli nam korzystać z mocy tego przymierza, które mamy z Panem Jezusem Chrystusem. W sposób praktyczny. W naszych modlitwach o nas samych, w naszych modlitwach o nasze rodziny, o nasze domy, w naszych modlitwach o ludzi, którzy są poza tą arką. Powstańmy.